Na takim evencie jak Weekend Kapitalizmu nie mogło zabraknąć tematyki najważniejszej chyba innowacji technologicznej ostatnich lat w kontekście suwerenności, niezależności i wolności, jakim jest Bitcoin. Ile osób na sali posiada Bitcoina? No jest super, więc mam nadzieję, że spodoba mi się kolejny panel, ponieważ zaproponował mi go absolwent Stanford University i London School of Economics, konsultant, współtwórca oraz pracownik kilku startupów w obszarze biotech, w obszarze Bitcoin i Artificial Intelligence, w tym m.in. libertariańskiego OpenGo w Kalifornii. Wrócił do Polski z Doliny Krzemowej. W Polsce ma już też doświadczenie, zresztą nie tylko jako VC oraz twórca startupów, ale również w obszarze public policy, ponieważ jest współautorem pierwszej ustawy o innowacji w Polsce oraz reguły ordynacji podatkowej rozstrzygania niekorzyści na rozstrzygania sporów na korzyść podatnika. Jest gospodarzem dzisiejszego panelu i on przedstawi panelistów. Zapraszam na scenę Roberta Kowalskiego. Brawo. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za tak miły wstęp i powitanie. Zanim zaczniemy panel, chciałem przedstawić parę slajdów, które by przybliżyły, czym jest Bitcoin i o czym będziemy mówić. Zawsze. Także dzisiaj nieobecny będzie Maciej Ziółkowski, ponieważ niestety się rozchorował. Ja wrócę do tego slajdu, przedstawiając Mateusza i Lecha. Jednak slajdy te później będę postował na Twitterze i na LinkedInie, także będziecie mogli przejrzeć całą prezentację. Jednak na wstępie ja chciałem zadać to pytanie, dziękuję Tomkowi za zadanie jego na temat tego, ilu z was posiada, czy też handlowało Bitcoinem. Dla wielu osób Bitcoin kojarzy się z spekulacją. Dla wielu osób Bitcoin kojarzy się ze spekulacją, czy też praniem brudnych pieniędzy, z januszami inwestowania i tak dalej. I ja uważam Bitcoin za tak zwany general purpose technology. Jest to technologia, która może mieć wpływ na gospodarkę szeroko pojętą. Początki internetu i w szczególności będąc w Dolinie Krzemowej poznałem wiele osób, które współtworzyły wiele zespółek, gdy internet powstawał. Mówiły mi te osoby o tym, jak bardzo okres obecny tego, co się dzieje wokół Bitcoina, przypomina im początek i połowę lat 90. i koniec lat 90. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwszy payment processor, czyli de facto rozliczenia płatności online, powstał, został stworzony przez osoby, które współtworzyły branżę porno online. Podobnie jak różne dziwne rzeczy, które dzieją się wokół Bitcoina, tak samo podobne rzeczy miały miejsce, gdy powstawał internet. Ponieważ pierwszymi użytkownikami takich technologii są osoby, które próbują czasami ominąć prawo, czy je nagiąć. Przykładowo, drony są najlepiej wykorzystywane przez meksykańskie kartele w celach przemytu. I jeśli chcecie przybliżyć sobie, jak to było wówczas, jak to jest dzisiaj, polecam na YouTube obejrzenie paru filmów, gdzie dziennikarze rozmawiają na temat tego, czym jest e-mail, czym jest internet, jak z tego korzystać, jak to wyśmiewają i tak dalej. I podobne rzeczy mają miejsce dzisiaj. Przeskoczyło. Podobne rozmowy mają miejsce dzisiaj na CNBC, na Bloombergu i w mediach ogółem. Jednak wiele dzieje się wokół Bitcoina. Banki centralne, w szczególności w takich krajach jak Argentyna, Wenezuela, Chiny, starają się go mocno uregulować, czy wręcz zablokować. Wiele firm globalnych zaczyna zajmować się Bitcoinem czy kryptowalutami szerzej pojętymi. Takie firmy na przykład jak Square, współtwórca Twittera, stworzył, to jest być może najmocniejsza firma fintechowa w Stanach w obecnej chwili. I on bardzo mocno wchodzi w Bitcoina w obecnej chwili. Także możecie się z tym zapoznać. Rośnie liczba użytkowników, rośnie liczba firm, które obracają Bitcoinem. Szwajcarzy zrozumieli, że jest to niesamowita technologia, jeśli chodzi o offshore banking. Ponieważ Bitcoin jest tak zwanym digital gold, to jest jeden z pierwszych przykładów najlepszych use case'ów używania Bitcoina.
Bardzo polecam książki Digital Gold oraz Bitcoin Standard. Bitcoin Standard jest napisany przez Savedina, który otwierał w ostatnich 2 latach wiele spotkań klubów austriackich na świecie. Przepraszam, coś skacze. I na temat e-gotówki, czy też Bitcoina, pisało, już począwszy od lat 70. od Hayeka, wiele z osób, których nie muszę tutaj nikomu przedstawiać. Jednak Bitcoin to nie jest tylko, jak powszechnie większość osób uważa, cyfrowa waluta. Bitcoin jest przede wszystkim protokołem, który jest najlepiej zabezpieczonym, protokołem obecnie najlepiej zabezpieczoną siecią komputerów na świecie. Dzięki temu, że jest to bezpieczna sieć, nikt nie może jej ocenzurować i zatrzymać. I dzięki temu Bitcoin będzie można wykorzystywać jako protokół do innych celów niż tylko, powiedzmy, dla spekulacji czy utrzymania wartości. Tutaj są dane dotyczące tego, że jest to obecnie najsilniejszy superkomputer świata, de facto cała sieć. To jest moja ulubiona definicja Bitcoina. W pierwszej części nie muszę chyba tłumaczyć nikomu tutaj. Bitcoin dla przeciętnego człowieka jest tym wszystkim, czego nie rozumiesz, czy nie rozumiecie na temat pieniądza i tym wszystkim, czego nie rozumiecie na temat informatyki. Nie będę się wgłębiał w temat pieniądza, ale chciałem powiedzieć parę słów na temat komputer informatyki. To jest moja teza. Bitcoin dziś jest mniej więcej na tym etapie rozwoju, na którym był internet w latach 90. Internet zaczął być budowany w 69 roku jako projekt wojskowy, żeby stworzyć sieć komunikacyjna, która przetrwa wojnę nuklearną. No i tak się stało, że się rozwinął i ma dziś taki wpływ, jaki ma na nasze życie. Przepraszam, przeskakuję to. Internet jako technologia rozwijał się warstwa po warstwie. Od hardware'u, potem po networking, transport protocols, data communication protocols, aż po tak zwaną warstwę aplikacji. W ten sam sposób obecnie zaczął się rozwijać Bitcoin jako protokół. Tą podstawową warstwę to jest ta, na której odbywa się, że tak powiem, spekulacja, handel Bitcoinem. Powstała już kolejna warstwa, która dotyczy mikropłatności i de facto płatności, które są skalowalne i bardzo szybkie. W kolejnych warstwach mogą powstać, tutaj teoretyzujemy poniekąd, rejestry, na przykład nieruchomości, emisja papierów wartościowych, derywatów i tak dalej, czy też płatności w 100% prywatne. Tutaj kolejna teza, czy analogia. Bitcoin jest dla pieniądza i wartości tym, czym internet jest dla komunikacji i danych. Tutaj taki obrazek. Niektórzy twierdzą, że w tym kierunku będzie się rozwijać pieniądz. Być może jest to prawda, być może tak nie będzie. Jednakże Bitcoin jest... Nigdy nie powstało nic, co tak bardzo przypomina cyfrową gotówkę, jak Bitcoin. Jest to zabezpieczona sieć i na tym już zaczęło moje wprowadzenie i możemy przejść do panelu. Miło mi przedstawić uczestników panelu. Pierwszego Mateusza Wywiała, który jest współtwórcą Quedex Bitcoin Derivatives Exchange, CFO. I również ekonomista, jak ja, i współpracował z Instytutem Misesa. Dzień dobry, jako słychać mnie. I jesteście już zarejestrowani na Gibraltarze jako giełda, tak? Tak jest. Tak. A to może o tym za chwilę. Tak, o tym za chwilkę porozmawiamy. I chciałem również przedstawić Lecha Wilczyńskiego z polskiego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin i współtwórcę platformy płatności InPay.
który ma swój ogromny wkład w rozwój społeczności Bitcoin w Polsce. Witam wszystkich jeszcze raz. Także może zacznijmy od tego. Chciałem się was spytać, kiedy zainteresowaliście się i zaczęliście coś robić z Bitcoinem i co was urzekło w tej technologii czy idei? Tak. Bitcoinem zainteresowałem się w wieku 5 lat. W 86 roku bodajże, kiedy zapytałem ojca, ponieważ nam się nie przelewało specjalnie w tamtych czasach, jak można się domyśleć, i zapytałem się, dlaczego państwo, dlaczego rząd nie może dodrukować więcej pieniędzy i nam dać, żebyśmy mogli sobie kupić więcej rzeczy, więcej jedzenia i tak dalej. No i mój ojciec wtedy mi odpowiedział, że no to byłaby forma kradzieży. No wtedy nie do końca zrozumiałem, o co mu chodziło, dlaczego byłaby to kradzież. Natomiast po wielu, wielu latach stwierdziłem, że to się mylił, ale nie w tej kwestii, że byłaby to kradzież, tylko w kwestii tego, że rząd jednak, czy państwo i banki centralne jednak drukują te pieniądze. Drukują te pieniądze i komuś je tam rozdają. W tym kontekście dla wielu z was pewnie interesujących się austriacką sztuką ekonomii, to pewnie znany jest efekt Cantilliona, gdzie te pieniądze drukowane przez bank centralny wędrują do znajomych królika, niekoniecznie bezpośrednio do obywateli. Ale jeszcze w tamtych czasach właśnie pierwszy raz spotkałem się z koncepcją tokenizacji. I ponieważ obserwowałem, w jaki sposób wygląda aktywność gospodarcza moich rodziców i widziałem, że posługują się tokenami. Wtedy to były, nazywało się kartki. Były kartki na mięso, kartki na benzynę. I oni się tymi tokenami posługiwali. Jeszcze bardzo szybko w tamtych czasach cofnęliśmy się w czasie do epoki kamienia łupanego, czyli barteru, bo tymi kartkami się ludzie wymieniali. Wymieniali się również, ktoś tam wymieniał kilogram wołowiny na jajka i tak dalej, więc barter bardzo szybko wrócił do łask. Tak samo jak teraz w Wenezueli się płaci chlebem za benzynę. I no wtedy właśnie się spotkałem pierwszy raz z tokenizacją aktywów. No jeszcze też właśnie zauważyłem, że wtedy już też funkcjonowały stablecoiny. Nie wiem, czy kojarzycie, czym są stablecoiny, ale dzisiaj to są formy jakieś surogaty pieniądza fiducjarnego, tak jak na przykład dolar amerykański, który jest reprezentowany dzisiaj na przykład przez Tethera, przez USDC i wiele innych stablecoinów, które są tworzone przez różnego typu instytucje albo firmy, które chcą ominąć kontrolę przepływu kapitału pomiędzy bankami. I wtedy tymi stablecoinami były bony towarowe dolarowe. I właśnie z tymi bonami towarowymi, jak ktoś działał tam w handlu zagranicznym, wiele osób właśnie miało dostęp wtedy do dolarów, ale nie bezpośrednio do dolarów, tylko dostawał bony towarowe, z którymi ich oczywiście bardzo chętnie z moim ojcem szliśmy do Peweksu i kupowaliśmy kawel i klocki Lego, co mnie bardziej interesowało akurat wtedy. Więc to były czasy, kiedy no, to we mnie kiełkowało i w tym momencie, kiedy w 2012-2013, kiedy tak do mnie cały czas uderzały te temat bitcoinów, bo byłem tak śmiertelnie zainteresowany różnymi nowinkami technologicznymi i co i rusz ten temat bitcoina jakoś tam wracał i w końcu zauważyłem, że jest to protokół, który zapewnia w sposób zdecentralizowany, w sposób globalny dostęp do sieci transakcyjnej, która ma ograniczoną podaż, ograniczoną z góry podaż, z taki powiedzmy twardy cap podaży pieniądza, czyli 21 milionów bitcoinów. I to w tym momencie, no jakby dla mnie po prostu momentalnie zarezonowało i stwierdziłem, że kurczę, to jest to coś ciekawego, czym należy się zainteresować i śledzić to głębiej, no i zacząć sobie eksperymentować w tym zakresie. I no, tak się zaczęła ta przygoda z bitcoinami. Potem oczywiście przyszła pora na to, dobrze, to skoro się tym tak mocno interesuje, to warto zainteresować innym i zrobić wokół tego jakiś biznes. I od tamtego czasu, od 2014 roku pomagamy ludziom i przyjmować płatności w bitcoinach i zakupić te bitcoiny albo zamienić je, jakby połączyć te dwa światy tego spadkowego systemu finansowego, walut fiducjarnych właśnie z tymi walutami cyfrowymi. No, tak uznałem, że jesteśmy na takim etapie przejściowym, gdzie rzeczywiście, jeżeli ktoś chce korzystać z kryptowalut, no to musi je jakoś zakupić i odwrotnie musi mieć taką pewność, że będzie miał zapewnioną płynność,
że w każdej chwili będzie mógł te bitcoiny w jakiś tam sposób wymienić na inne towary lub po prostu zamienić, zaparkować je sobie we fiatach albo na przykład stablecoinach. Więc to jest jakby moja historia. Do dnia dzisiejszego to oprócz Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin jeszcze Polska Izba Gospodarcza Blockchain Nowych Technologii. Także zachęcamy firmy, które działają w branży blockchain, cyfrowa właśnie do dołączania do izby. Ja też osobiście też uważam właśnie w kontekście, nie wiem czy mogę się jeszcze wypowiedzieć, uważam, że samo zainteresowanie cyfrowymi walutami to nie jest wszystko, bo owszem, nasz tutaj garstka, która się widzi w tym wartość, widzi potencjał, widzi, to jest, my powiedzmy to rozumiemy, ale większość osób nie jest w stanie założyć, nie interesuje się w żaden sposób ekonomią, nie interesuje się w jaki sposób powstaje pieniądz. Mało kto jest kiedykolwiek przeczytał na przykład książkę, tu mam ze sobą akurat, nie wiem czy jest dostępna tam do sprzedania, ale jest na przykład niedawno wyszła Denacjonalizacja pieniądza Hayeka. Dopiero teraz po wielu, wielu, wielu latach wyszła ona w języku polskim, więc warto zobaczyć na jakim początku jesteśmy tak naprawdę, więc zachęcam też do zaopatrzenia się. I to jest właśnie ten element edukacyjny. Czyli my sami jako obywatele, jeżeli chcemy właśnie dbać o swoją suwerenność, powinniśmy wyposażyć się w aparat wiedzy, aparat merytoryczny, który pozwoli nam i samemu lepiej zrozumieć funkcjonowanie technologii, jak i móc przekazywać tą wiedzę innym, żeby właśnie nie mieć tego efektu, co wczoraj był poruszany, jeźdźca i słonia, że wiemy, że to jest fajne, ale nie potrafimy wytłumaczyć dlaczego. Więc tutaj te podstawy ekonomiczne od ludzkiego działania właśnie poprzez denacjonalizację pieniądza, poprzez dzieła Rothbarda, jak na przykład co rząd zrobił z naszymi pieniędzmi, czy na przykład w Spontaneous Order, tego typu książki. Więc to pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób, w sposób praktyczny może działać społeczeństwo i gospodarka, wykorzystując zdecentralizowany pieniądz, taki jak Bitcoin. I druga, kolejna sprawa, no to kolejny jakby fundament, bo dlaczego mówię tu o edukacji i z tego względu, że tego typu protokoły, jak Bitcoin, one mają sens, mają swoją wartość głównie dzięki efektowi sieciowemu. Czyli one nie mają w tym wartość, że po prostu istnieją, tylko dlatego, że ludzie ich używają, że jest więcej osób. Tak samo jak internet, zgodnie z prawem Metcalfa, ma swoją wartość dlatego, że coraz więcej osób jest połączonych ze sobą i może wymieniać się danymi informacjami, może prowadzić działalność gospodarczą wspólnie. Tak samo jest z bitcoinami. Ich wartość w dużej mierze właśnie koreluje z tym prawem efektu sieciowego. I stąd właśnie tak edukacja jest tak ważna i umiejętność przekazywania wiedzy na ten temat. No i oczywiście jeszcze widzę trzeci filar, który jest, można powiedzieć, kontrowersyjny, ale od strony właśnie regulacyjnej, czyli bezpośredniego, własnego zaangażowania w sprawy polityczne. Każdy na pewno się ze mną zgodzi, że czy nawet sam uczestniczył w procesie nakłaniania dochodzenia do wyborów, że wasz głos jest ważny, że że macie wpływ na politykę, macie wpływ na rządy i okej, to jest jak najbardziej okej, ale bardzo rzadko mówi się o tym, że powinniście się bezpośrednio zaangażować politycznie, być członkami partii, i rzeczywiście zbudować struktury oddolnie i mieć bezpośredni wpływ na tworzoną politykę. Oczywiście nie musicie, jeżeli nie znacie się na polityce, nie chcecie się angażować, macie swoje biznesy i tak dalej, ale przynajmniej warto być członkiem jakiejś partii, powiedzmy na przykład wolnościowej, jest chyba tylko jedna w tej chwili na rynku. Jest jeszcze oczywiście, które popieram gorąco, Stowarzyszenie Libertariańskie, ale ono nie ma jeszcze formy, powiedzmy, partii politycznej. Ale to bezpośrednie zaangażowanie w postaci właśnie wspierania wolnościowych partii politycznych też jest bardzo istotne. Właśnie z tego względu, że główną siłą, która będzie przeciwnikiem w nadchodzącym czasie, w nadchodzących latach, jest właśnie ten problem regulacyjny, czyli próba utrudnienia jakiegokolwiek handlu, obrotu czy wymiany gospodarczej przy użyciu kryptowalut. Więc tutaj od tej strony politycznej też warto się zaangażować i nie patrzeć biernie na to, co się dzieje,
tylko rzeczywiście aktywnie próbować zmieniać rzeczywistość. Nie tylko głosując, ale i bezpośrednim zaangażowaniem. I to tyle z mojej strony i bardzo was zachęcam do tego. Jakie dzięki za bardzo rozwiniętą odpowiedź. No, jeszcze raz, jakie było pytanie? Kiedy się zainteresowałeś Bitcoinem? Czy dowiedziałeś o Bitcoinie i co cię w tym urzekło? Co zacząłeś robić? Znaczy, jaka jest twoja historia z Bitcoinem? Może tak. Nie, no oczywiście pamiętam. Moja historia wygląda dużo bardziej standardowo. No więc ja się zainteresowałem Bitcoinem w 2011 roku. Z tego, co pamiętam, to na jednym ze zjazdów austriackich prowadzonych przez Instytut Misesa i dowiedziałem się tam, że to jest no takie coś jak złoto, tylko że cyfrowe. No to pomyślałem sobie, że to jest takie chyba mniej niż złoto i wróciłem do zainteresowania się bardziej klasycznymi aktywami finansowymi. No, mikrofon. Teraz chyba lepiej. Teraz lepiej? No, dzięki. W każdym razie w 2013 roku, kiedy do mnie dotarły informacje o wzrostach, a później spadkach Bitcoina i zobaczyłem, że istnieje aktywo, które jest w stanie z kilkudziesięciu dolarów za sztukę urosnąć do 260, a potem spaść do 80 i nie umrzeć, no to to jest coś, czym się warto zainteresować bardziej, bo tak zmiennego aktywa to nie widziałem wówczas w ogóle, a mówimy o aktywach niezalewarowanych. No więc jak już się zainteresowałem Bitcoinem jako aktywem, to konieczne było też zainteresowanie się Bitcoinem jako całym, zobaczyłem w ogóle, że to jest cały ekosystem, że to jest raczkująca gospodarka, ale w tej gospodarce brakuje podstawowych elementów do tego, żeby była w stanie urosnąć na tyle, żeby rzucić wyzwanie już ustabilizowanym rynkom, nawet rynkom finansowym. I zwróciłem uwagę, że nie ma tam na tym rynku na przykład czegoś takiego jak zaawansowane, rozbudowane instrumenty pochodne. Nie ma w ogóle na tym rynku też osób, które są związane z finansami stricte rzecz biorąc, ponieważ 2013 rok to był jeszcze rok, w którym Bitcoin był zdominowany przez osoby związane ściśle rzecz biorąc z technologią. Nie było tam osób, które miały background finansowy, a w związku z czym pierwsze jakieś opcje czy kontrakty terminowe, które się pojawiały, a zaczynały się wtedy pojawiać, były bardziej proof of concept, prototypami niż czymś, co miało ręce i nogi. W tamtym czasie ja z grupką znajomych postanowiliśmy zbudować, mając jakąś wiedzę z rynków finansowych już, zbudować giełdę taką, która byłaby w stanie tą zmienność jakoś może nie okiełznać, bo Bitcoin przez brak swojej wewnętrznej wartości, a wartość mającą wynikającą zupełnie w całości z efektów sieciowych, no to tą zmienność zawsze będzie miał, dałoby się jakoś tą zmiennością zarządzić. No i tak powstało przedsięwzięcie, które do tej pory współprowadzę. Jest to giełda instrumentów pochodnych denominowanych w całości w Bitcoinie. To znaczy Bitcoin jest tutaj już czymś, co wykorzystuje się jako bazę tych kontraktów. Walutą Bitcoin jest wówczas walutą domową tych kontraktów, a dolar czy inne waluty fiducjarne są walutami obcymi. Tak więc takich platform od tamtego czasu powstało już wiele, ale ciekawe dla nas było w tym wszystkim to, że da się potraktować Bitcoin jako centrum jakiejś rodzącej się gospodarki. To jest coś, co mnie do tej pory w Bitcoinie fascynuje, że na aktywie, które narodziło się w zasadzie nieco ponad dekadę temu, daje się zbudować instytucje finansowe, które w realnej gospodarce pojawiły się po 10 wiekach rozwoju rynku. No, podsumowując tak, to te dwie rzeczy, czyli zmienność Bitcoina, nieusuwalna zmienność Bitcoina i fakt, że pomimo tej zmienności da się
o Bitcoinie myśleć jako centrum jakiejś gospodarki, to są rzeczy, które mnie do Bitcoina najbardziej przekonują i najbardziej w nim póki co ciekawią. Dziękuję. Z mojej strony może też się podzielę. W 2013 roku pierwszy raz usłyszałem o Bitcoinie. Wówczas myślałem, że to jest jakaś forma takiego diablo money, znaczy pieniędzy z gamingu. I dopiero w 2015 zacząłem się zgłębiać w to, czym jest Bitcoin i dostałem takiego olśnienia. Okej, to jest nie do zatrzymania, prywatny, znaczy tworzony oddolnie pieniądz dzięki po prostu rozwojowi technologii. Jeśli jest to nie do zatrzymania i rzeczywiście będzie się rozwijać, jak już z czasem zacząłem się uczyć. Będą próbować zatrzymać. Będą go próbować zatrzymać, ale im się to nie uda. I z czasem, jeśli rzeczywiście on się będzie rozwijać warstwa po warstwie, będą powstawać serwisy, aplikacje, które będą również nie do zatrzymania w sieci. Poza tym, że będą aktywa i instrumenty pochodne czy papiery wartościowe, które będzie można emitować on top of Bitcoin. Nie wiem, czy to zajmie 10 lat, czy 20, czy może dłużej, ale prawdopodobnie to się odbędzie o wiele szybciej niż sam rozwój internetu, ponieważ już mamy internet. Gdy internet się rozwijał, znaczy instrumentem czy aplikacją rozwoju internetu był e-mail. Początkowo e-mail był wyśmiewany, bo no przecież mamy faks, mamy kserokopiarki i tak dalej. No ale dziś każdy korzysta z e-maila, to jest podstawa jakby online identity naszego czy loginu. Tak samo dziś ja mam wrażenie, że Bitcoin się rozwija dzięki spekulacji, chęci zarabiania pieniędzy. Z czasem przejdzie to w stronę, znaczy spekulacji również płatności, chociaż płatności jeszcze raczkują, ale właśnie chciałem się spytać, jakie widzisz możliwości, jak rozwija się rynek płatności i rozliczeń w Bitcoinie i jaki jest potencjał tego, a następnie spytam się właśnie o regulacje i bo to też jest problem, jak wskazywałeś. Tak, to jeden z takich, powiedzmy, błędów częściowo-biznesowych było założenie, że ludzie będą chcieli płacić bitcoinami po to, żeby przedsiębiorcy chcieli te bitcoiny sobie zamienić od razu na przykład na swoją lokalną walutę. Praktyka rynkowa jest taka, że jest dokładnie odwrotnie. To przedsiębiorcy, którzy są zmuszeni do przyjmowania płatności w bitcoinach, głównie ze względów regulacyjnych, czy politycznych, czy po prostu technicznych również, to oni szukają sposobu na to, żeby ludzie, zwykli ludzie, byli w stanie im zapłacić w bitcoinach. I to w tą stronę zmierza w tej chwili rynek. I dlaczego widzę, że w tą stronę zmierza rynek? Dlatego, że regulacje rynku finansowego, które też właśnie w dużej mierze w tej chwili zahaczają o kryptowalutę, one też w dużej mierze uderzają w cały rynek finansowy, regulacje dotyczące AML i FATF i cała powiedzmy plejada różnych regulacji, one również bardzo mocno uderzają w banki i instytucje finansowe i utrudniają im życie. To też sprawia, że przepływ kapitału staje się coraz trudniejszy, i w celu po prostu ułatwienia sobie życia ludzie zaczynają wykorzystywać kryptowaluty właśnie po to, żeby bez całych ceregieli sobie przesyłać pieniądze globalnie. A tak samo ci, powiedzmy, przedsiębiorcy, którzy nie mają innej możliwości właśnie, czy to są aktywiści, czy to są różne serwisy internetowe, które działają, powiedzmy, nie wiem, można by powiedzieć w cudzysłowie w szarej strefie lub to one są zmuszone do tego, żeby właśnie już na starcie być zmuszone tylko i wyłącznie do przyjmowania płatności w kryptowalutach. Tak samo pośrednio właśnie giełdy kryptowalut zostały zmuszone do wykorzystania kryptowalut, stablecoinów do tego, żeby umożliwić przesyłanie pieniędzy, ponieważ normalne relacje bankowe zostały im całkowicie wypowiedziane, powiedzmy relacje z bankami są praktycznie niemożliwe i użytkownicy ze względów praktycznych przerzucili się na potworka w postaci stablecoinów, na przykład, który odpowiada dolarowi amerykańskiemu czy euro i przesyłają go sobie całkowicie w sposób zdecentralizowanej sieci bez udziału systemu bankowego. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, które by nie istniało, które by nie wystąpiło, gdyby właśnie nie te silne regulacje, nie te, powiedzmy, problemy czy blokady występujące na rynku finansowym.
Jeżeli chodzi właśnie o płatności, no to one się mają szansę rozwijać się tylko tam, gdzie ludzie są zmuszeni do tego, żeby właśnie tego typu płatności przyjmować. I ja po prostu podejrzewam, że tych branż, tych krajów, tych osób, które będą do tego zmuszone, głównie ze względu na przykład na zjawisko, nie wiem czy znacie, zjawisko deplatformizacji, gdzie się na przykład uniemożliwia finansowanie osób, czy dotowanie osób, które mają powiedzmy niewygodne poglądy w jakiś tam sposób i im się wycina, czy możliwość korzystania z PayPala, czy jakichkolwiek innych form płatności tylko dlatego, że mają określone poglądy. I te osoby właśnie poprzez to, że są zmuszone, one po prostu pasują i zaczynają przyjmować po prostu płatności w kryptowalutach. Takim pierwszym przykładem historycznym był oczywiście WikiLeaks, który miał całkowicie odcięty dostęp do systemu finansowego i przyjmowanie płatności w bitcoinach było dla nich w pewnym sensie zbawieniem i też jednocześnie sukcesem, bo na tym sporo zarobili. Natomiast jeżeli chodzi o płatności, które miałyby się odbywać w takim regularnym biznesie, gdzie się wystawia paragon, gdzie to miałoby się w ten sposób odbywać, to tutaj widzę raczej ciężką przyszłość z tego względu, że przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy wymagają na przykład od przedsiębiorców, którzy by uczestniczyli w takiej aktywności jak przyjmowanie płatności w bitcoinach w sposób taki regulowany, musieliby na przykład identyfikować swoich klientów z dowodu osobistego, oczywiście płacąc kartą płatniczą czy jakąkolwiek inną formą koszernej formy płatności elektronicznej. Ta identyfikacja od razu jest. W przypadku kryptowalut wiadomo, że to są płatności, które zapewniają jakiś tam poziom prywatności, ale zwykli przedsiębiorcy będą oczywiście zmuszeni do identyfikacji, więc tutaj widzę ogromną trudność regulacyjną w kontekście takiego zwykłego wykorzystania płatności w kryptowalutach. Nie teraz, teraz jeszcze jest to w miarę okej, ale w przyszłości dostrzegam, że będzie się ten poziom regulacji będzie się na tyle zacieśniał, że to będzie mało praktyczne w takim regularnym biznesie. A mając to na względzie, co sądzicie o możliwości właśnie rozwoju płatności w, nazwijmy to, krajach rozwijających się trzeciego świata, gdzie de facto można przeskoczyć cały obszar bankowości, bo nie mają banków. W wielu krajach jest, nie ma banków po prostu. Przedsiębiorcy być może przy wykorzystaniu smartfonów przejdą może do płatności w bitcoinie. Nie wiem, czy macie jakąś... No takim teoretycznie przykładem powinna być Wenezuela, gdzie właśnie ludzie zmuszeni przez totalną dewaluację Bolivara, który no nadaje się do tapetowania ścian w tej chwili, tak jak w wielu innych krajach, czy w Argentynie, czy w tej chwili na przykład w Iranie, czy w paru innych krajach, gdzie ta stopa inflacji jest po prostu abstrakcyjna. Ale to powinien być teoretycznie kraj, który przejdzie powinien oddolnie właśnie przejść, powinna być ta duża motywacja do tego, żeby przejść na kryptowaluty. No jednak ta bariera poznawcza jest tak duża, tak edukacyjna czy powiedzmy technologiczna jest tak duża, że to tak gwałtownie nie następuje, raczej bardzo stopniowo. Można by powiedzieć, że poziom adopcji w takich krajach jest nawet mniejszy niż w krajach wysoko rozwiniętych, w których my właśnie mamy ciepło, my jesteśmy bogaci, możemy sobie eksperymentować, mamy dostęp do smartfonów, do technologii, możemy się bawić, a w takich krajach to oni, ci ludzie głównie cofają się do epoki barteru, a nie do wykorzystania cyfrowych walut. Oczywiście są ludzie w Wenezueli, którzy korzystali z dobrodziejstw bitcoina dzięki temu, że prąd był za darmo, więc oni sobie kopali bitcoiny i w ten sposób byli w stanie sobie ochronić swoje oszczędności w jakiś sposób i za te bitcoiny kupować towary z zagranicy. Ale pod względem adopcji w takich krajach, które są jeszcze cofnięte technologicznie, no to może być kłopot. Ale z drugiej strony mamy Indie, gdzie ktoś za $5, czy przepraszam, za $10 czy $15 może sobie kupić tak zwanego feature phone'a,
który ma już na tyle dużo możliwości technicznych, który no jest taniutki i właśnie umożliwia już dostęp do globalnej sieci. Z drugiej strony mamy taki Iran, gdzie 90% krajów zostało odcięte od internetu i to właśnie taki główny argument przeciwników kryptowalut. A co jak odłączą wam internet? Ale jakby też z doświadczenia Egiptu wiemy, że ludzie, obywatele bardzo szybko sobie przywracają dostęp do internetu, jak nie ma, jak powiedzmy instytucjonalnie im to nie działa. Z drugiej strony, czy z trzeciej już chyba, jest problem nie tyle samej adopcji, co dostępności giełd w tych wszystkich krajach, ponieważ przykład teraz protesty w Hongkongu. I nawet jeżeli by protestujący chcieli rozliczać się w Bitcoinie, to i tak przez fakt, że są, że rząd im zabrał dostęp do kont bankowych czy możliwości płatności, nie są w stanie w żaden sposób Bitcoina nabyć. A kopanie Bitcoina na detaliczną skalę już dawno przestało być pierwszym źródłem pozyskania, niezależnego pozyskania cyfrowej waluty. Tak więc bariery wejścia do Bitcoina nadal są i nadal one są znacznie niższe w krajach, tak jak zwróciłeś uwagę, w krajach rozwiniętych. Więc wydaje się, że nadal jest to pieniądz nowej generacji, a nie pieniądz dla tych, którzy jeszcze nie są objęci pieniądzem generacji podłączonej do systemu bankowego. Innymi słowy, nie jest to bank the unbanked, ale unbank the banked. Tak, to w sumie a propos Hongkongu, tam organizacja, która właśnie wspiera te protesty, czy tam organizuje w jakiś tam sposób, ta została odcięta od systemu bankowego właśnie, więc oni byli zmuszeni do przejścia na finansowanie w bitcoinach właśnie dlatego, że zostali poddani ostracyzmowi bankowemu z racji tego, że właśnie walczą o wolność Hongkongu. Ten ostracyzm postępuje, ale również chciałem się spytać cię, Mateusz, ponieważ miałem przygodę z startupem, który zajmował się usługami powierniczymi dla inwestorów instytucjonalnych i zauważyłem z pierwszej ręki ogromne zainteresowanie niektórych grup inwestorów, w szczególności family offices, ale nie tylko, i z całego świata, inwestowaniem w Bitcoina jako w klasę, jako nowe aktywo. Tak zwane cyfrowe złoto. I jak z waszego punktu widzenia, znaczy jak widzicie ten rynek, jak rynek kapitałowy w ogóle odbiera Bitcoina, bo tam Bitcoin ma największy wpływ w obecnej chwili, najwięcej się dzieje. To prawda, że Bitcoin jest obecnie przede wszystkim aktywem finansowym, prawdopodobnie również aktywem spekulacyjnym, dlatego że aktywo, które ma, oferuje taką stopę zwrotu w zależności od ryzyka, no to Bitcoin jest w zasadzie jedynym wybijającym się daleko poza aktywa takie jak towary, czy nawet sama zmienność jako inwestowalny indeks. Nie uchodzi to uwadze instytucji finansowych. Natomiast głównymi typami instytucji finansowych, które są zainteresowane Bitcoinem, to są nawet nie family offices, ani regularne fundusze inwestycyjne, które zarejestrowały już Bitcoina i szukają możliwości wejścia na niego, natomiast nadal się obawiają, nadal się zastanawiają, czy to jest dobry moment, nadal szukają, powiedzmy, bardziej ugrzecznionych form Bitcoina, takich jak jakaś derywata oparta na Bitcoinie, notowana gdzieś w jakiejś regulowanej przestrzeni. Najbardziej aktywnymi inwestorami finansowymi w Bitcoinie są firmy inwestycyjne, firmy tradingowe, hedge fundy, małe prop shopy, średnie prop shopy, które dostrzegają w tym nie tylko idealne środowisko tradingowe, ale także możliwość bardzo szybkiego wybicia się, którego nie oferują regulowane finanse. Ponieważ kapitał, którym już można coś zdziałać w Bitcoinie, to jest rzędy wielkości mniejszy.
Na rynkach finansowych, jeżeli się ma fundusz hedgingowy, który ma poniżej 50 milionów dolarów aktywów, no to ledwo co można zacząć rozmawiać o zewnętrznych inwestorach. W Bitcoinie kapitał rzędu 10 milionów, miliona dolarów, nawet mniej, już pozwala nie tylko swobodnie działać, ale także prosperować niewielkim zespołem, mając dostęp do danych takich, jakich na rynku finansowym bez, dajmy na to, terminala Bloomberga nie da się w żaden sposób pozyskać. Ma się dostęp bezpośrednio do giełd jako uczestnik rynku, a nie jako klient pośrednika. Więc w tym sensie Bitcoin jest to rewolucja finansowa. Rewolucja jako coś, co wymiata istniejące elity finansowe, a pozwala na to miejsce wejść nowym graczom. Ja głównie jednak, ponieważ właśnie ten temat spekulacji jest tak znienawidzony, spekulanci to jest takie potocznie pejoratywne pojęcie przecież, mimo że spekulacja jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania rynku i zapewniania jego płynności i stabilności, wbrew obiegowej opinii. Ale powiedzmy, jeżeli nie chcielibyśmy się skupiać na tej kwestii spekulacyjnej, ja osobiście skupiam się też na tym właśnie temacie dzisiejszego panelu, czyli w takiej suwerenności na poziomie obywatela. Tutaj to jest coś, na czym mi bardzo zależy i na co chciałbym wszystkim zawsze zwracać uwagę. Właśnie ten poziom suwerenności was jako jednostki. Z tego względu, że wszyscy jesteśmy zmuszani odgórnie do korzystania z walut fiducjarnych, które są narzucone nam przez jakiś lokalny bank centralny. Jesteśmy też zmuszani, na przykład tak jak teraz w Niemczech, pierwszy bank komercyjny taki obciążył ujemną stopą procentową depozyty, nawet te na kontach powyżej 1 euro. Więc już w tym momencie, powiedzmy, ludzie, którzy trzymają pieniądze w gotówce, szukają po całej Europie banków, które nie obciążają ich ujemną stopą procentową. A te już właśnie pierwsza jaskółka jest taka, że nawet drobne depozyty będą objęte ujemnymi stopami. I stąd z tego względu też, dlaczego mówię o tej suwerenności, bo też historycznie czy na kanwie swojego życia i pewnie wy też zauważyliście to, że wiele problemów gospodarczych, politycznych, pierwotnie, to znaczy tak ma tak prawie wtórne znaczenie, gdzie pierwotnym jakby przyczyną występowania tych problemów jest to, na co zwrócił Kopernik już 500 lat temu, mniej więcej, podlenie monety. I to jest coś, co po prostu wtórnie powoduje reperkusje i polityczne, i gospodarcze, które potem musimy sobie walczyć z tymi problemami, które byłyby nieznane w świecie tak zwanego twardego pieniądza. No wczoraj było prawie cały dzień na temat kwestii właśnie rozwiązania problemu emisji pieniądza, w jaki sposób to robić i tak dalej. I stąd właśnie ja wychodzę z takiego założenia, że po pierwsze powinniśmy zacząć od naprawy pieniądza. Tak jak niektórzy mówią od naprawy pojęć, ja mówię od naprawy pieniądza. I to my osobiście musimy tworzyć ten efekt sieciowy i to my osobiście musimy jako jednostki zadbać o to, żeby pokazać, czy wymusić właśnie, stworzyć pewną siłę tego, żeby pokazać, że my chcemy używać twardego pieniądza. Stąd właśnie uważam, że Bitcoin jest z jednej strony właśnie fajnym, spekulacyjnym czy inwestycyjnym aktywem, który pozwala zarobić, okej, to jest fajne, ale z drugiej strony to jest ten narzędzie zapewniania suwerenności na poziomie jednostki. To jest to, że my nie musimy martwić się o to, że pieniądze, które są gromadzone na naszych funduszach emerytalnych, one de facto za 50 lat, jeżeli byłyby nominalnie odkładane, czy w jakiś sposób, w żaden sposób nie inwestowane, one by po prostu byłyby kompletnie bezwartościowe przez to, że bank centralny, który dba teoretycznie o stabilność cen, mówi wprost, że stopa inflacji musi być na poziomie 2,5%. To gdzie i jak to można nazywać stabilnością cen, skoro mówi się wprost, że stopa inflacji ma być na poziomie 2,5%. No to jest wewnętrznie sprzeczne zdanie. Stąd właśnie problem na przykład emerytur, między innymi właśnie wynika z tego, że nie używamy twardego pieniądza. To, co oszczędzamy,
jest totalnie dewaluowane na przestrzeni w kilkudziesięciu lat. Na przestrzeni roku, dwóch my nie zauważamy tych zmian. Jesteśmy jak gotowana żaba, która powiedzmy godzi się na to, że jajka, cena jajek wzrosła, nie wiem, o złotówkę i jakoś to sobie to akceptujemy. Ale na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, kiedy mamy otrzymywać emeryturę, no nagle pojawia się ząg, tak? I tej emerytury nie ma. I trzeba jakoś kombinować na różne sposoby. Stąd właśnie powinniśmy myśleć o sposobach, które nam pozwolą jednak zaparkować te nasze oszczędności, ten kapitał, który mamy w sposób, w jakimś twardym pieniądzu, czy to właśnie w złocie, czy to w kryptowalutach, które zapewniają troszeczkę większą płynność i powiedzmy weryfikowalność. No, ja uważam, że powiedzmy technologicznie jest to fajniejsze rozwiązanie niż powiedzmy i oferuje niższe koszty transakcyjne przede wszystkim niż powiedzmy lokowanie w złocie. No, z drugiej strony, jeśli chodzi o kryptowaluty, to ja się czasami czuję jak taki jamnik, który próbuje nakłonić swojego właściciela do tego, żeby wystawić go w wyścigach dla psów. I mówię, wystaw, tak mam, na pewno wygram i ten właściciel puka się w głowę, chyba zwariowałeś, nie masz szansy wygrać z tymi psami wyścigowymi, czytaj bankami centralnymi, czy powiedzmy władzą, która cię tam dojedzie. A no ja się czuję troszeczkę czasami jak ten jamnik i właśnie boję się tego efektu, że jednak na koniec dnia okaże się, że no jednak banki centralne wygrały. I to jest jedyna rzecz, której się obawiam, ale z drugiej strony uważam, że warto próbować. Może tutaj też słowo ostrzeżenia przyda się, żeby było wypowiedziane, bo parkowanie oszczędności w Bitcoinie tak po prostu wiąże się z faktem, z ryzykiem. Na przykład jeżeli ktoś by zaparkował pieniądze w Bitcoinie w okolicach lipca, to w tym momencie miałby około 40% mniej i emerytury państwowe nagle wydają się być szalenie atrakcyjne w porównaniu do takiej stopy zwrotu. Natomiast weźmy pod uwagę to, w jakim jesteśmy etapie rozwoju tego całego rynku. I na tak wczesnym etapie posiadanie, myślenie o Bitcoinie w kategoriach filaru emerytalnego czy odkładania pieniędzy w jakiś bezpieczny sposób, no to jest czymś szalenie niebezpiecznym. Natomiast jeżeli wykorzystujemy Bitcoin jako technologię i do tego dodamy w jakiś sposób jakieś narzędzia, które nas przed zmiennością cen chronią, no to już możemy w jakiś sposób bezpiecznie ulokować środki, bezpiecznie w znaczeniu nie do skonfiskowania. Ponieważ na przykład jeżeli posiadamy środki w jakimś offline'owym portfelu i dodatkowo zabezpieczymy się gdzieś przed spadkiem cen, no to mamy środki o stałej wartości do deprecjonujących się walut fiat, ale jednocześnie środki, które w bardzo niewielkim stopniu podlegają konfiskatom, różnym egzekucjom i tak dalej. A propos zmienności, to też jest bardzo często pojawiający się zarzut, ale ta zmienność jest lokalna. To jest zmienność, która ma zazwyczaj przedział czasowy rzędu kilku miesięcy do roku czy dwóch lat maksymalnie. Dla przykładu, tutaj był kolega od 500+, które właśnie kibicuje mocno, ale ja raczej preferuję alokowanie 500+. Od momentu, kiedy 500+ się pojawiło, no to 500+ w bitcoinach, które systematycznie było odkładane właśnie w bitcoinach, no zyskało wielokrotnie, więc teraz dokładnie nie przytoczę kwoty, ale to po prostu jest jakaś astronomiczna kwota, jeśli chodzi o skalę zwrotu z 500+. Więc oczywiście można to przekazać na cele charytatywne, ale jeżeli mówimy tutaj właśnie o takich uśrednionych zakupach, no to tak naprawdę na spadki czy na stratę wartości Bitcoina byliśmy narażeni relatywnie w krótkich okresach czasu. Okej, zgodzę się z tym, że większość osób kupuje Bitcoina na samym szczycie, kiedy funkcjonuje tak zwany efekt FOMO, fear of missing out, wszyscy właśnie, o Jezu, już nigdy nie spadnie i powiedzmy
20 tysięcy dolarów to w ogóle wszyscy dostają szału, a nikt nie chce je kupować wtedy, kiedy jest tak zwany marazm na rynku, jak teraz mniej więcej. Kiedy ten marazm na rynku, kiedy cena spada, to wszyscy mówią, o teraz będzie już tylko spadać. Więc taka właśnie ironia losu jest, ale dlatego ja uważam, że po prostu konsekwentnie należy sobie stosować metodę uśrednionych zakupów. Oczywiście ją można sobie optymalizować poprzez patrzenie na wskaźnik stock to flow Bitcoina, czyli jak bardzo cena Bitcoina jest powyżej ceny, która wynika chociażby z podaży i aktualnej na rynku i aktualnego nowej produkcji Bitcoinów. Więc to jest taka strategia, którą można sobie dodatkowo optymalizować w ten sposób. Natomiast nadal uważam, że jako forma oszczędności czy lokowania części przynajmniej kapitału jest to niesamowita opcja inwestycyjna. Jeżeli mówimy tutaj właśnie o opcjach, o asymetrycznej stopie zwrotu, potencjalnie asymetrycznej stopie zwrotu, to jednak nadal uważam, że Bitcoin ma tutaj ten ogromny potencjał w sobie. Większość osób mówi, o 20 tysięcy to już był maks, już nigdy nie będzie więcej. Tak samo było jak było 1000 dolarów, tak samo ludzie mówili, że nigdy nie będzie więcej niż 1000 dolarów, jak spadło do 200. I to też te kwoty były abstrakcyjne wtedy, 1000 dolarów za Bitcoina. Oczywiście nikt nie przewidzi przyszłości, ale jednak ja uważam, że nadal jest to opcja. Jeżeli ktoś lubi opcje ogólnie, czyli inwestować powiedzmy w zdarzenia, które mają bardzo małe prawdopodobieństwo zdarzenia, ale jednak, no tutaj akurat dosyć duże, ja oceniam duże prawdopodobieństwo, ale niesamowitą asymetryczną skalę zwrotu, to Bitcoin jest właśnie takim aktywem. I też biorąc pod uwagę, jak banki centralne drukują pieniądze od 2008 roku, i też zakusy takich nazwisk jak Zandberg, Warren, Sanders, Chavez i tak dalej. Też w sumie dobrze zwróciłeś uwagę, że wcześniej pokazywałeś książkę Safidana Amusa, Safidana, to jest ciężkie nazwisko strasznie, ale on właśnie ma takie fajne powiedzenie, że sukces Bitcoina zależy od tego, jak głupie decyzje będą podejmowały banki centralne i rządy. Oczywiście, a właśnie w tym kontekście chciałem się spytać, ja osobiście wierzę w to, że spekulacja, znaczy coraz większy udział inwestorów instytucjonalnych, czy w ogóle inwestorów na rynku, czy też inwestorów indywidualnych, rozprzestrzeni użycie Bitcoina, ale też jego bezpieczeństwo, powszechność i tak dalej. No ale z drugiej strony regulatorzy w różnych państwach będą starali się temu zapobiec. W niektórych państwach są pozytywnie do tego nastawieni. Na przykład w Gibraltarze czy w Szwajcarii, w Hongkongu na tyle, na ile jeszcze mogą. No właśnie, dlaczego Gibraltar, a nie Polska? No więc właśnie, to jest chyba dość symptomatyczne, że przedsięwzięcia fintechowe, czy które wykraczają poza sztywne ramy regulacji, wynoszą się poza granicę. Są regulatorzy, którzy są bardzo przyjaźni temu, co się nowego pojawia, ponieważ widzą w tym nadzieję dla siebie, że przez to ich własna jurysdykcja zyska na znaczeniu. Więcej osób będzie chciało podlegać pod ich regulacje, a mniej pod inne, mniej pozytywnie nastawione. No więc Polska się niestety lokuje wbrew deklaracjom, ponieważ w sferze deklaracji wydaje się, że polskie władze wcale tak źle nie wyglądałyby. No to Polska lokuje się pod tym względem jako bardzo niepewne, bardzo, bardzo ryzykowna jurysdykcja, w której w zasadzie nic nie można zrobić, jeżeli się nie otrzyma oficjalnego błogosławieństwa, a błogosławieństwa oficjalnego się nie otrzyma na pewno. Natomiast Gibraltar wypuścił pierwsze, zdaje się, na świecie regulacje, które nie są jakimś kolanem upchniętymi regulacjami finansowymi do tej pory stosowanymi gdzieś indziej, tylko ogólnym frameworkiem dopasowanym do samej technologii blockchain, samej technologii walut wirtualnych, mniej oparte o konkretne przepisy, a bardziej oparte o zasady, których później konkretna implementacja jest ustalana
w dialogu z regulowanym podmiotem. Tak było też w naszym przypadku. U nas, co prawda, ta regulacyjna ścieżka zdrowia wyglądała mniej więcej tak samo, jakby wyglądała w Wielkiej Brytanii czy w Polsce, gdybyśmy byli instytucją, która się kwalifikuje. Trwało to bodajże 15 miesięcy. Natomiast efekt jest taki, że od sierpnia jesteśmy w pełni regulowanym podmiotem, a regulator już zaprosił do swoich regulacji i dał taką licencję 12 innym podmiotom i stara się stworzyć hub blockchainowy pomimo niesprzyjających dla siebie okoliczności, jakim niewątpliwie jest Brexit. I takich jurysdykcji jest coraz więcej. Tak samo próbuje się pozycjonować Singapur, tak samo próbują się pozycjonować inne jurysdykcje dookoła Zjednoczonego Królestwa. I tak samo próbują się pozycjonować też na przykład Estonia. Polska nie. To tutaj jest właśnie tak, że mamy do czynienia z taką polaryzacją. To też twoją perspektywę. Tak, no właśnie mniej więcej jakieś 2-3 lata temu ja przewidywałem właśnie taki zwiększony poziom polaryzacji, czyli że powiedzmy tak jak byliśmy takim trochę niebycie, no to właśnie będziemy dążyć do takiej sytuacji, że niektóre kraje będą bardzo pro, niektóre bardzo anty, czyli teraz na przykład chiński bank centralny powiedział, że zamierza zrobić crackdown on cryptocurrency exchanges i tak dalej. Z drugiej strony ja przyniosłem firmę do Estonii właśnie z tego względu, że tam są oficjalne powiedzmy licencje dla firm zajmujących się obrotem kryptowalutami. Z drugiej strony też osobiście mam z tym zgrzyt, ponieważ uważam, że ogólnie kryptowaluty są kompletnie niekompatybilne ze światem regulacji i w tym światem powiedzmy takiego regulowanego obrotu, który właśnie wymaga takiej pełnej identyfikacji klienta i tak dalej, więc tu jest ten taki zgrzyt, który powoduje ogromną niekompatybilność i w pewnym sensie niedostosowanie modelu biznesowego do tego zmienia i taka trochę niechcący walka z tym systemem znowu, taka zataczamy troszeczkę takie koło w tym zakresie, niż właśnie całkowicie przechodzić do tej sfery cyfrowej. No ale okej, okay, no jakoś tam trzeba robić biznes, tak? Trzeba zarabiać. Natomiast jeżeli chodzi o te pogłębiające się regulacje, no to już to widzimy. Od 20 stycznia 2020 wchodzi nowa regulacja MLD5 w całej Unii Europejskiej, która będzie właśnie zwiększała poziom identyfikacji we wszystkich branżach, nie tylko w branży kryptowalutowej, ale nawet sprzedawca antyków będzie musiał identyfikować swoich klientów, którzy na przykład kupują od niego dzieło sztuki o wartości większej niż 10 tysięcy euro i będzie musiał wiedzieć, kto to dokładnie kupił i go zidentyfikować, więc i raportować dosłownie, więc to samo, ale w przypadku właśnie świata cyfrowych walut, to tu właśnie zrobiono taki overkill, gdzie nawet małe transakcje robione w walutach cyfrowych będą wymagały tej totalnej identyfikacji i klienta, więc a paradoksalnie gotówki się w tym zakresie w ogóle nie rusza. No tutaj te limity gotówkowe nadal są na poziomie 10 tysięcy, chociaż też na świecie widać w Australii zakazanie dokonywania transakcji gotówką powyżej 10 tysięcy dolarów i tak dalej, w różnych krajach te limity coraz bardziej się zmniejszają. No ale z drugiej strony mamy ten odpór, z drugiej strony, gdzie ludzie nie chcą trzymać w bankach, bo są ujemne stopy procentowe i chcą wracać do gotówki, więc dochodzimy do jakiegoś takiego punktu spornego w tym świecie bezgotówkowym i gotówkowym, jednocześnie trzecia siła w postaci kryptowalut. No będzie fight w tym zakresie. Regulatorzy swoje, a de facto rynek swoje i technologia się cały czas rozwija. My musimy niestety kończyć, chociaż z pewnością chcielibyśmy dużo o tym porozmawiać, ale będziemy mogli właśnie teraz po sesji rozmawiać ze wszystkimi. Dwa pytania od publiczności, tak, jeśli super. Są. Pytanie, oczywiście, pytanie od publiczności. Jak będzie dobre pytanie, to będzie książeczka. To ja mam takie pytanie, bo tutaj sobie schodzimy, jaki to Bitcoin jest fantastyczny i tak dalej, ale chciałem wam jeden błąd taki logiczny, mocny pokazać. Bo tutaj zwracaliście uwagę na tym, że taki był ten początek całej debaty, chociaż to nie była debata, mówiliście jednym głosem. W każdym bądź razie chciałem wam założyć jeden błąd logiczny. Jednak internet został stworzony przez DARPA, przez Stany Zjednoczone
i miały w tym interes, żeby go promować. Bitcoin nie jest związany z, można powiedzieć, administracją USA. I porównywanie internetu i hype'u na internet i tego, jak media go odbierały i tak dalej, z całym wsparciem między innymi też ekonomicznym Stanów Zjednoczonych do obecnego układu Bitcoina, który nie ma tego wsparcia, a raczej jest tylko, można powiedzieć, takim cierniem w oku albo w stopie obecnego systemu, z którym nie wiadomo, co zrobić. I chciałem wam to jakby zwrócić na to uwagę, że zabrakło jakby takiego głosu. I druga kwestia, jak uważacie, czy jakikolwiek rząd pozwoli na to, by jakiś tam wirtualny Satoshi Nakamoto czy inne portfele, które nie są ujawnione, posiadały walutę rezerwową świata, jeśli taki Bitcoin miałby się stać drugim złotem, w wysokości 20-30%. Nie? I to jest moje pytanie. Nie? Ktoś chce je podjąć? Ja mogę zacząć od punktu drugiego. Pierwszy zostawiam Robertowi. Punkt drugi. Czy moim zdaniem Bitcoin w ogóle nie ma szans stać się walutą rezerwową z innych przyczyn? Walutą, dlatego że Bitcoin, zmienność Bitcoina to uniemożliwi w długim okresie, natomiast Bitcoin ma szansę się stać walutą rozliczeniową. Tak samo jak obecnie w niektórych częściach Rosji, kontrakty są zawierane jako denominowane w dolarach, a rozliczane w rublach. Tak samo w Bitcoinie. Jedyne transakcje, z jakimi ja się zetknąłem, to są transakcje denominowane w jakiejś walucie fiat, a rozliczane w Bitcoinach wyłącznie. I to jest naturalna przestrzeń, w której Bitcoin może się rozwinąć, ponieważ żeby coś stało się jednostką rozliczeniową, musi być najpierw przywiązane do jakiegoś elementu codzienności społeczeństw. Bitcoin czymś takim ma się szansę stać w bardzo nieprawdopodobnym scenariuszu. Ale w scenariuszu, w którym stałby się aktywem finansowym i aktywem rozliczeniowym, no to takich scenariuszy jest sporo i te scenariusze są dużo bardziej prawdopodobne. Tak więc punkt drugi nie wydaje się być uzasadnioną krytyką Bitcoina, bo posiadanie dużej części sieci rozliczeniowej nie jest zagrożeniem dla funkcjonowania tej sieci rozliczeniowej, ani dla bezpieczeństwa rozliczania tych transakcji. Ja mogę tylko dodać, że ja się zgadzam tutaj z Rafałem. Politycznie nikt na to nie pozwoli. Politycznie nie będzie nigdy zgody na to, żeby Bitcoin był jakąkolwiek formą waluty rezerwowej czy coś w tym stylu. Z drugiej strony właśnie ja osobiście liczę na ten efekt zachęt ekonomicznych, przewagi konkurencyjnej organizacji, instytucji czy nawet poziomu krajów czy narodów, które będą jednak czerpały korzyści z tytułu wykorzystania Bitcoina, z tego względu, że będą się bogacić, będą mogły dokonywać więcej, nie wiem, operacji finansowych, czy po prostu nie będą niszczyć swojej gospodarki. I ta zachęta ekonomiczna jednak w pewnym sensie przeważy nad politycznymi zapędami. No okej, można by ten sam argument podać w stosunku do złota. Dlaczego złoto nie wróciło do obiegu gospodarczego, prawda? Bo politycznie zostało zabite przez każdy rząd na świecie, w jakiekolwiek pokrycie w złocie. Więc tutaj właśnie pytanie jest, czy Bitcoin jest w stanie przebić ten szklany sufit polityczny. Dlatego jeszcze nie wiem, na to nie potrafię, ale zgodzę się, że nikt politycznie się na to nie zgodzi. A jeśli chodzi o... Ja tam pierwszy zarzut dotyczył internetu, porównania do internetu. No każdy szuka jakichś tam korelacji, prawda? Więc ja na przykład osobiście nie twierdzę, że będzie identycznie, że będziemy mieli korelację o współczynniku 1, tak? Że tak będzie. Nawet, nie wiem, sieć Tor też została stworzona przez amerykańskie wojsko, a jest używana jako narzędzie komunikacji dla aktywistów i całego świata, powiedzmy, darknetu, tak? A mimo to, że zostało stworzone przez wojsko, jednak się proliferuje jakoś ta technologia. Może właśnie dlatego, że wojsko ją jakoś tam promuje. Nie wiem. Natomiast porównanie do rozwoju internetu, no szukamy jakichś porównań w historii na pewno. Co do drugiego punktu, znaczy rozwinę to odrobinę, chodzi nie tylko o bodźce, ale rośnie grupa interesu organizacji, instytucji, jednostek, które mają exposure na Bitcoin i będą, no,
mam nadzieję, ostatecznie, przeciwwagą jakąś. I w szczególności w niektórych jurysdykcjach tak będzie, no bo niektóre jurysdykcje są bardzo pro za Bitcoinem i chcą rozwijać ten ekosystem. Co do pierwszego punktu, zależało mi na porównaniu czysto technologicznym, nie politycznym czy PR-owym interesie państw, ponieważ Bitcoin stoi w sprzeczności interesów banków, systemu bankowego i samego państwa. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Mi się wydaje, że to się rozwinie mimo ich sprzeciwu. Tak. Może to zająć po prostu o wiele dłużej niż niektórzy przewidują, ale... Poza tym sam internet, ja osobiście uważam za spadkową technologię, która zostanie zastąpiona prędzej czy później przez tak zwane mesznety, czyli też całkowicie zdecentralizowany internet. Do dnia dzisiejszego nie było specjalnej motywacji, żeby tego typu projekty rozwijać, no bo internet działał świetnie, ale nagle okazuje się, że przestaje działać, bo nagle odcinamy całe społeczeństwo. Tak. W momencie, kiedy zaczynamy włączać cenzurę, odcinać ludzi od internetu, to ludzie zaczynają kombinować, okej, no musimy mieć alternatywę. I cenzura rośnie również w świecie płatności. Tak, to ogromnie. I tutaj właśnie ta cenzura na regularnym rynku finansowym czy płatniczym, no też popycha ludzi w kierunku kryptowalut. I znaczy, byłem na różnych debatach, spotkaniach, teoretyzowano, chociaż może nie do końca, ponieważ w Rosji na Kremlu Duma pracowała nad ustawami, które by umożliwiły w razie wrzucenia ich z systemu SWIFT wskoczenie na Bitcoin czy Ethereum czy coś innego. Jeśli Bitcoin będzie pierwszą najlepszą opcją alternatywnego systemu, z drugiej może strony, kiedyś. Tak. Z drugiej strony te banki centralne i państwa też trochę uprawiają kulty cargo, polegające na tym, że próbują tworzyć swoje własne cyfrowe waluty, własne protokoły od zera, czy stworzymy tak. Naszą cyfrowego rubla, stworzymy cyfrowego juana. No i na początku lat 90. czy w połowie wszystkie prawie korporacje tworzyły swoje własne intranety. No, żadna korporacja, żadna firma dziś nie pracuje na swoich własnych intranetach. No. Ten okres minął i tak samo mija okres tak zwanych altcoinów, shitcoinów i tak dalej. Kolejne pytanie jakieś? Dzień dobry, Michał Sołaban. Jak wiemy, blockchain to jest zapis wszystkich transakcji, które miały miejsce w historii. I w przypadku Bitcoina jest to zapis całkowicie otwarty, niezaszyfrowany, dostępny każdemu. W związku z czym można te przepływy finansowe śledzić z dużą dokładnością, ponieważ każda transakcja to jest zapis, że z adresu takiego przekazano tyle i tyle środków na adres taki. Są już dostępne otwarte, darmowe narzędzia, które pozwalają na dość zaawansowaną analizę. Wiadomo, że istnieją narzędzia, o których nie wiemy, które są jeszcze bardziej zaawansowane, które potrafią wyeliminować również miksowanie coinów i różne operacje, które próbują zaciemnić ich pochodzenie. I teraz wydaje mi się, że ta legislacja, która jest wprowadzana na przykład w Unii Europejskiej, ale też w innych zachodnich państwach, identyfikowania klientów giełd i wszystkich transakcji, to jest krok do tego, żeby dokonać asocjacji, że dane adresy należą do danej osoby, żeby mieć taką bazę danych, do kogo należą środki. To jest w dyrektywie nawet napisane, żeby taką centralną bazę stworzyć. Tak. No i teraz konsekwencja tego jest, obawiam się taka, że to jest ruch w tą stronę, żeby państwa zachodnie zaakceptowały, że w końcu, dobra, przyjmujemy tego Bitcoina, niech ludzie sobie tym płacą, ale przez to, że outsourcujemy ten cały wywiadowczy, że tak powiem, fragment na biznesy, które zajmują się wymianą, mamy dostęp do informacji, do kogo należą środki. I w tym momencie będzie można wyeliminować gotówkę, pozwolić ludziom przejść na Bitcoina, ale kontrola nad naszymi finansami będzie już totalna, inwigilacja będzie stuprocentowa i nie będzie żadnej prywatności w dziedzinie finansów. I czy nie obawiacie się takiego scenariusza i ewentualnie jakie myślicie środki można przedsięwziąć? Albo czy nie należałoby maksymalizacji bitcoinowej jednak powstrzymać się przed tym i pomyśleć o innych kryptowalutach, które mają wbudowane zabezpieczenia przed taką identyfikacją środków? No, pierwsza kwestia to jest wyścig zbrojeń. To nie jest tak, że wszystko jest ukute w kamieniu i że protokół Bitcoina czy jego, powiedzmy, narzędzia stoją w miejscu i nie są tworzone rozwiązania, które pozwalają na zwiększenie poziomu prywatności.
Jeżeli chodzi o, czy się tego obawiamy? Tak, obawiamy się. Wszyscy się chyba tego obawiają, że powiedzmy braku poszanowania prywatności, tak samo jak boimy się braku poszanowania prywatności korespondencji, tak samo obawiamy się poszanowania prawa do prywatności transakcji. Nawet kosztem tego, że powiedzmy nie dałoby się wykryć jakichś przestępstw. Natomiast rzeczywiście są inne protokoły, które są konkurencyjne. I tutaj znowu wracamy do tego, powiedzmy, koncepcji prywatnego pieniądza, konkurencji walutowej. Jeżeli są inne protokoły, które będą w stanie szybciej, lepiej, taniej zapewnić funkcjonalność, która będzie potrzebna na rynku, to jest super sprawa, tak? Jeżeli jest ta konkurencja i dobrze, że jest możliwość konkurowania na tym rynku walut cyfrowych i że można, powiedzmy, kombinować na różne sposoby i są różne pomysły w tym zakresie. Natomiast tak jak wracam do początku, jest to wyścig zbrojeń i powiedzmy, jest akcja regulatora i jest reakcja. Ja mam do tego dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że tak na dobrą sprawę to, co sprzedają te wszystkie firmy zajmujące się analityką blockchain, to są tak naprawdę sprzedawane założenia plus to, co każdy może na blockchainie sam sprawdzić, plus ewentualnie jakaś tam baza danych wcześniejszych identyfikacji. Natomiast możliwość asocjacji konkretnego adresu z konkretnym człowiekiem jest ograniczona tylko do przypadków, w którym ten człowiek sam w jakiś sposób ten swój adres ujawni. Natomiast nie ma możliwości udowodnienia komuś, że dokonał, że nadal posiada bitcoiny, które adres swój zmieniły. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że jakikolwiek wyścig zbrojeń, który miałby się tutaj dokonać, on się musi dokonać chyba wyłącznie w Bitcoinie, ponieważ nawet jeżeli mamy waluty, które oferują znacznie większy stopień prywatności, no to co powie regulator na ten temat? O, świetnie, jest waluta, w której już żadna transakcja jest niewykrywalna, jesteśmy zgubieni. Nie, powie, o, korzystasz z tej waluty, na pewno jesteś przestępcą. Ale jesteś na czarnym liście. Ale jesteś na czarnym liście, w ogóle nie możesz dokonywać żadnych transakcji. Ja uważam, że alternatywne waluty czy protokoły będą istniały, w szczególności ponieważ są potrzebne dla osób czy organizacji, które muszą czy są zmuszone łamać prawo, ale również na samym Bitcoinie będą powstawały kolejne warstwy. Znaczy już jest Lightning, już wiem, że deweloperzy pracują po prostu nad kolejnym payments layer, który wykorzystuje technologię Mimblewimble, która jest w 100% prywatna. A tak... Więc zaczynamy, to jest wróżenie z fusów poniekąd, zaczynamy w jakim kierunku to się rozwinie. To też przy okazji zachęcam wszystkich, żeby poeksperymentować sobie. Jest ekstremalnie prosty portfel Lightning Network Bitcoina bottle.li. Jest, powiedzmy sobie, taki portfelik, można, jak ktoś chce podejść sobie, poeksperymentować, ma sobie w przeglądarce sobie otworzy i ma gotowy portfel bitcoinowy. Także możemy sobie pokazać, jak to fajnie się szybko przesyła. Bottle.li, dla tych, co nas oglądają, to też warto sobie otworzyć w przeglądarce lub zainstalować, jeżeli ktoś, to jest w przeglądarce, żeby jak ktoś nie chce sobie instalować aplikacji specjalnie, dla tych, co chcą instalować, to najprostszy portfel, na przykład Wallet of Satoshi, też jest fajnym takim wejściowym portfelem. Także tyle z mojej strony. Także dziękuję bardzo za wasz udział i wasz czas. Dziękujemy. Lech Wilczyński, Mateusz Wywiał, moderator Robert Kowalski.